Kurde, wiesz co, nie mogę teraz gadać. W ogóle coś przerywa. Halo, słyszysz mnie? Halo? Halo? Siema, siema, sensu nie ma, Tomik Saiyanflex, witam wszystkich w pierwszym vlogu z serii Road to Ultimate Saiyan. Dawno mnie nie było na kanale, wiem, przepraszam. Było w moim życiu trochę wyjazdów, było trochę zmian, przemyśleń. I postanowiłem, że chciałbym spróbować czegoś innego, może nieco urozmaicić swoje treningi, ponieważ no nie ukrywam, że sama kulturystyka już, powiedzmy, że przestała aż tak mnie fascynować, być dla mnie celem samym w sobie. Nie chcę zwiększać już masy mięśniowej. Wiem, że to, co teraz powiedziałem, może dla wielu być dziwne, jak możesz nie chcieć, ale po prostu nie chcę. Z moim obecnym gabarytem czuję się dobrze, jestem sprawny. Jeżeli chciałbym w przyszłości startować w zawodach, to też nie chciałbym już startować w kategoriach ekstremalnych, a niestety no klasyk to już jestem powiedzmy na granicy kulturystyki klasycznej, dlatego no co no, pozostało mi tylko poprawiać proporcje swojego ciała, poprawiać jakość mięśni, niekoniecznie gabaryt. Dlatego też treningi kulturystyczne nie chcę powiedzieć, że odstawiam na bok, ponieważ cały czas trenuję, zresztą sami widzieliście. I zobaczcie teraz, bo czeka nas trening push z mojego planu. Także może dla urozmaicenia chowam swój ryj, lecimy na siłownię i widzimy się na treningu push. Siemanko Saiyanie, Tomik z tej strony. W dzisiejszym vlogu chciałbym przedstawić mój trening push. Jest to trening w niskich zakresach powtórzeń, mało serii. Wykonuję po 3 serie rozgrzewkowe przed seriami właściwymi. Na pierwszy ogień idzie wyciskanie na ławeczce płaskiej, gdzie mam 2 serie robocze. Dokładam 5 kg co tydzień, na filmiku widzicie 120 kg, na ostatnim treningu było to 130. Cały czas progresuję, więc jest dobrze. Następnie przechodzę do wyciskania żołnierskiego siedząc. Tutaj wykonuję 3 serie po 8 powtórzeń. Też ciągle dokładam, z tym, że po 2,5 kg, ponieważ no, wiem, że tutaj ten progres aż tak szybki być nie może. Co ciekawe, robię to w wersji siedząc i jestem w stanie podnieść więcej niż stojąc. Następnie przechodzę do fly pressów, jest to dość ciekawe ćwiczenie, jest to połączenie rozpiętek i wyciskania. Można to nazwać bardziej takimi siłowymi rozpiętkami, też staram się ten ciężar dokładać oczywiście, no to 2,5 kg sztangielki, jeżeli mam możliwość. Ruch tutaj, jak widzicie, idzie po łuku, mocno zginam łokciem na dole i prostuję na samym końcu, także no jest tutaj element wyciskania, z tym, że ten ruch wykonuje po łuku. Bardzo fajnie pompuje i bardzo fajnie działa na klatkę piersiową. Następnie przechodzę do wyciskania wąskiego sztangi leżąc. O ile fly pressów wykonuję bodajże 2 lub 3 serie robocze, tutaj robię 2 serie po 8 i 6 powtórzeń. Też dokładam 5 kg co tydzień. No ramiona są moją, powiedzmy, dominującą partią, więc też nie skupiam się na nich jakoś bardzo. No ale wiadomo, że nie można ich olewać całkowicie. Także robię wyciskanie wąskie. Następnie przechodzę na hammera. Zwróćcie uwagę na siedzisko, jest ono dość wysoko. Z tego względu, żeby jak najmocniej zaangażować dolną część klatki piersiowej. Bardzo fajnie. Tutaj wykonuję 3 serie po 8 powtórzeń.
No, tak jak mówiłem, przed każdym z ćwiczeń wykonuję i tak serie rozgrzewkowe, więc może wydawać się, że ta objętość jest nieduża, aczkolwiek sumarycznie wychodzi tego całkiem sporo. No, następnie wznosy boczne, tutaj też dość siłowo, nie ukrywam, że no takie... Taka metodyka treningowa działa na mnie najlepiej, czyli no jednak mimo wszystko duże ciężary, ruchy nie do końca idealne, aczkolwiek no wiadomo, że z jakimś tam doświadczeniem nabieranym też potrafimy mocniej angażować te mięśnie, które chcemy. Następnie lecimy do wyciskania francuskiego, leżąc lub siedząc. Tutaj też jakby no, wykonuję je, powiedzmy, że nie jakimś tam maksymalnym ciężarem, ale oczywiście dokładam co trening, więc też w końcu pewnie dojdę do ciężarów, które będą sprawiały mi większą trudność. Tutaj robię dwie serie po 10 powtórzeń, dwie robocze oczywiście. No i na koniec robię wyciskanie, jakie wyciskanie, na koniec robię pompki na poręczach w pochyle tułowia. Tutaj robię 3 serie maksymalne z obciążeniem własnego ciała. Jest to tak około 15-17, ostatnio nawet 20 powtórzeń w pierwszej serii. Oczywiście z każdą następną nieco mniej, ale jestem zadowolony. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam. No, także tak wygląda aktualnie jeden z moich 3 dni treningowych, ponieważ mam tylko 3. Jakby split 3-dniowy, co nie oznacza, że trenuję 3 razy w tygodniu, ponieważ trenuję systemem 2 dni on, 1 dzień off lub 3 dni on, 1 dzień off. Czyli 3 dni pod rząd trenuję, 1 dzień robię przerwy. 2 dni trenuję, 1 dzień przerwy. W zależności od tego, jakie mam samopoczucie, ile mam czasu w ciągu dnia, jak się czuję, bo nie chcę tych treningów robić na pół gwizdka, tak jak już jestem, to dopierdzielić się konkretnie. Dlatego tak to wygląda. No a oprócz tego wykonuję jeszcze trochę inną aktywność. Mianowicie ostatnimi czasy, jak pogoda pozwala, dużo jeżdżę na rowerze, staram się dużo spacerować, staram się być ogólnie aktywny. I dodatkowo raz, ostatnio nawet 2 razy w tygodniu, wykonuję taki trening bokserski, coś pomiędzy tabatą, interwałem, treningiem plyo, treningiem core. Zresztą, co będę pierdolił? Zobaczcie sami. Siema, siema, sensu nie ma. Tomix, Semplex. Jesteśmy na siłowni w Adrii. Nagrywam to po raz 3, ponieważ nie byłem zadowolony z wcześniejszych materiałów. Tym razem mam nadzieję, że wyjdzie tak, jak sobie to wymarzyłem. Dzisiaj czeka mnie trening wytrzymałościowo-siłowy z Arkiem. Arek tutaj jest hardkorowcem naszym adriowym. Pomachaj ze swoich fanów do fanek. Zobaczymy, co dla mnie wymyślił. Daj z siebie wszystko. Teraz będzie wszystko. 3, 2, 1. Step by step, day by day, I can see it in your eyes. Step by step, day by day, I see through your disguise. I wanna get away, where the world can't touch me. No, 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 I wanna find my place. In your arms, here I go, go, go.
step by step, day by day. I can see it in your eyes. Step by step, day by day. I see through your disguise. I wanna get away where the world can't touch me. No, no, no. I wanna find a place in your arms. Here I go, go, go. Jeszcze dyszka, Tomek, dasz radę. 5 sekund, dawaj, 4, 3, 2, 1, jedziesz, dyszkę, dasz radę, raz, 2, 3, 4, ogień, 5, 6, końcówka, 7, 8, jeszcze 2, 9, prawie, 8,5, 9, dawaj jeszcze jedną musisz zrobić, dawaj, 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 3, 2, 1, góra, dobrze. Fajne, nie? Generalnie bardzo lubię te treningi, naprawdę sprawiają mi one wiele frajdy. Widzę, jak z treningu na trening jestem coraz lepszy, szybszy, dynamiczniejszy. Widzę, jak też mimo to, co może się na pierwszy rzut oka wydawać, naprawdę siła rośnie mi nawet przy treningu kulturystycznym. Więc jakby widzę same plusy takiego rodzaju wysiłku. I tutaj miałbym małe pytanko do was. Mianowicie wy, którzy to oglądacie, bo wiem, że no jednak ktoś to ogląda, wiem, nie każdy chce to skomentować, nie każdy chce dać łapkę w górę, pewnie część z was nawet nie dotarła do tego momentu. Jeżeli dotarliście do tego momentu filmiku, to chciałbym poznać waszą opinię. Może zaproponujcie mi jakiś challenge właśnie związany z innym rodzajem aktywności, przebiec jakiś dystans w określonym czasie, nie wiem, przeskoczyć jakąś wysokość, wskoczyć na jakąś wysokość, wykonać jakiś złożony obwód. Chciałbym w jakiś sposób sprawdzić się też na nieco innym polu niż tylko pokazywanie mięśni. Dobra, w takim razie chciałbym jeszcze dodać, że nie jest to koniec z kulturystyką. Wiele osób mówi mi, że mam startować, że powinienem to zrobić, że mam talent, że mam naprawdę ładną, proporcjonalną sylwetkę. I myślę, że no jednak jeszcze kiedyś spróbuję swoich sił na scenie. Wysmarowany bronzerem, ogolony do cna. Aczkolwiek na ten moment po prostu no nie idzie mi trzymanie michy na 100%, nie idzie mi, nie mam takiego mindsetu w głowie, że chcę, muszę wyjść na scenę. A wychodzę z założenia, że powinniśmy robić to, co chcemy, to, co czujemy i to, co jest dla nas dobre. A na ten moment wiem, że nie byłbym w stanie pobić mojej formy z października 2016 roku. Dlatego po prostu daję sobie czas i obiecuję wam, że jeszcze zamiotę. W jakim challenge'u chcielibyście mnie zobaczyć? Nie wiem, ilość podciągnięć, ilość barpisów. Kurde, no sam powiem wam szczerze, że na razie liznąłem troszkę tej aktywności, ale po prostu chciałbym mieć jakiś cel, do którego dążyć, sprawdzać się i no i pokazać wam też, że można, że nie tylko kulturysta to jest duży kloc, który sapie przy wejściu po schodach, ale jest, może być to też całkiem sprawny typ. Dlatego czekam na wasze komentarze. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie suba, lajka.
wbijajcie na Face'a, Instagrama, Snapchata już nie prowadzę, ale na Instagramie czasem coś wrzucę. No i co? Odmeldowuję się. Pozdrawiam. Tomix, Sam Flex, nara.